Wracamy po przerwie i w moim magicznym domku licznik się zdaje wskazywać niewiele, a jest więcej. Ale tam chyba cuda też się zdarzają, tak? Cuda się też zdarzają. No i może tutaj też się zdarzą. Tak na przykład, jak cudownie zmienia się trasa wielu linii autobusowych w Zgierzu w związku z wielką modernizacją Zgierza. No są remonty, są objazdy, są tak remonty, jakby to powiedziała no tak, pani premier. Tyle lat, rozumiesz, nie było żadnych objazdów, bo nie było żadnych remontów, a teraz przed samymi wyborami tu kopią, tam kopią, rozumiesz? Tak będą na przykład autobusy objeżdżać w ogóle Zgierz na przykład, autobusy miejskie. Mogą. Z Łodzi po prostu gdzieś poza Zgierz będą jechać. Na przykład, do Białej. Takie remonty. Takie remonty będą. No. Pasażerów jadących, zmierzających w kierunku osiedla 650-lecia, prosimy o złapanie busa w Białej. Na Malinkę. Na przykład. A z Malinki 4M. Jednokierunkowo. 4M jednokierunkowo ich zabierze w drugą stronę, może być trochę gorzej. Ale przecież zawsze się da jakoś dojechać. Startuje za chwilę łódzka kolej aglomeracyjna. Już w przyszłym tygodniu, jak my będziemy, słuchaj, my musimy świętować, jak będziemy nadawać strefę ZG w przyszłym tygodniu. Audycja specjalna. Może my zrobimy audycję specjalną z przejazdu. O, to nie jest głupi pomysł. Jesteśmy umówieni, Adrian, bardzo dobry pomysł, naprawdę. Tak, będziemy jeździć. Ze Zgierza na Widzew i z powrotem. Ze Zgierza na Widzew i z powrotem. Pojeździmy, a potem wam to wszystko zrelacjonujemy. Jasne. No i te autobusy niech sobie jeżdżą tymi objazdami, skoro muszą. Gorzej, że mieszkańcy o tym niewiele wiedzą. Jak nie wiedzą? Przecież jest na Facebooku miasta Zgierza taki wydział promocji. Nie każdy korzysta. Wydział meteorologii, promocji, kultury i tam jeszcze czegoś. Tak. I objazdów. I objazdów teraz. No ale to sorry, no ludzie nie czytają wyłącznie tego. Zresztą ludzie najczęściej czytają to, co jest napisane na przystankach przy rozkładach jazdy. A zdaje się, że te informacje na tych przystankach nie zaistniały za mocno. Zaistniało tyle, że jest napisany nowy rozkład. Tak? No tak. Czyli jeżeli ktoś jest taki wścibski, no to zauważy, że ta trasa się zmieniła, tak? Ale ktoś jest nieuważny, tylko sprawdza, kiedy mu przyjedzie następny autobus, no to sam jest sobie winien, prawda? Właściwie tak. Drodzy mieszkańcy, miejcie świadomość tego, że to jest wasza wina i że to jest wasz problem. Jeżeli wy nie potraficie czytać, ewentualnie nie wiecie, co czytać, bo nie ma czego czytać, ale nie wchodzicie na Facebooka miasta, albo na przykład nie patrzycie w autobusach, co jest napisane na ekranach. I nie wiecie, że jest zmiana, jakby to wam wystarczyło. I nie wiecie, że jest zmiana, a nawet gdybyście przeczytali i nie mogli doczytać, na czym ta zmiana będzie polegać, to wy jesteście temu winni i wy bijcie się w pierś, bo przecież nie miasto ma sobie coś do zarzucenia. No miasto nie będzie się biło w piersi. No, no miasto nie, zresztą jakie piersi. Ale widziałeś te żółte kartki, które ponoć były na przystankach? Widziałem, tylko one były tak doklejone na chama do rurki, wiesz, bez żadnej podkładki nawet. Jak te przystanki tymczasowe poustawiali, to tam było coś takiego, tylko one były tak, no wiesz, no trudno przykleić. Ja nie miałem okazji nigdzie tych żółtych papierów widzieć. Trudno przykleić płaską kartkę do takiej rurki obłej, bo to tak nie wygląda. Może trzeba było tak po prostu obejść ten... A, owinąć. No. No, w Warszawie zastosowali ten system właśnie okrągłych rozkładów jazdy dookoła słupków przystankowych, żeby nie niszczyli, bo tak to tam je odrywali, podpalali, a tak to już trudniej, wiesz. No. Mogłoby być. No a my tymi autobusami objazdowymi możemy też dojechać do właśnie co wystartowanej kampanii wyborczej. No i już się robi gorąco. Wiesz, że tych kandydatów to się množy, domysłów, kto jeszcze, Przez pączkowanie podobno nawet Stasiu Skupiński będzie, rozumiesz, kandydował na prezydenta. Ale miasta naszego. Tak, miasta. Nie proboszczewic na przykład. Nie proboszczewic, tylko miasta. Kampanię będzie sobie robił w tej budce, którą ma z pieczywem na małym ryneczku przy Polo. No widzisz, to będzie chleb wyborczy teraz. To będzie chleb, bo bułka wyborcza, bo co, i paróweczka. Była już kiełbasa, była wata wyborcza. Przecież to teraz będzie bułeczka wyborcza, kajzerka wyborcza, o. Kajzerka to już tak się, wiesz, cesarsko trochę kojarzy, nie? To źle. Bo kajzer, nie? To źle. No nie wiem, czy akurat to jest, wiesz, ta grupa odbiorców. Żeby... A może angielka wyborcza wobec tego? Nie wiem, czy wyborcy mają taki angielski humor. Kurczę, to ci powiem, że ja nie wiem, na czym on pojedzie. Na zwykłym pieczywie z Gieczna? Wiesz, jak dobre. Mając 80 głosów, tak mniej więcej chyba, w poprzednich wyborach samorządowych, kiedy to pan radny już Skupiński został radnym, wchodząc na miejsce pani prezydent Wieczorek, mogę powiedzieć uczciwie, życzymy mu naprawdę powodzenia, bo będzie mu potrzebne. Wypieków. Wypieku. No tego mu nie brakuje, ale nawet na twarzy często. Zdecydowanie. O kampanii będziemy się rozwijać dużo, prawda? W kolejnych naszych audycjach. Będzie oj, tak, o czym. Na razie wisi jeszcze tylko
wisi i powiewa radny Mięsok no na słupach. I kandydat Witczak. I kandydat Witczak z kolei nie na słupach, tylko na prywatnych posesjach, tam ogrodzeniach się to pierwszy. Są to osoby, które go popierają chyba, nie? Chyba tak. Trzeba by było spisać dokładnie, zrobić z nim jakiś materiał, czy ich kandydatem, czy oni się utożsamiają, czy po prostu im zapłacono, bo to nie wiadomo nigdy. Ale trzeba przyznać, że tylko ich dwóch. Zakładam, że od 1 września, od przyszłego tygodnia zaczną się już prawdziwe boje. Grzyby po deszczu. Prawdziwe. Huby będą obrastały, rozumiesz, te słupy nasze ogłoszeniowe zgierskie. Wysyp po prostu. Jedni się będą zaklejać, drugimi się będą zaklejać, albo zrywać, albo dorysowywać wąsy. Chociaż ani... Wielu już ma wąsy. Ani prezesowi i tak, ani Witczakowi, ani radnemu Mięsokowi dorysowywać nie trzeba. To może będą wymazywać im te wąsy, żeby było zabawniej na przykład. Golić ich będą na słupach. To może być taka akcja była w Poznaniu. Ogolić prezydenta Grobelnego, czy co? No tak, no bo to był jako sprzeciw wobec tej, wiesz, męskiej polityki, ogolimy wąsy, no i akurat prezydent sam sobie ogolił wąsy, słuchaj. Taki happening. Cudowne, absolutnie. Zapraszamy was na ostatnią już przerwę muzyczną w naszej dzisiejszej audycji. Korzystajcie. Korzystajcie, bo po niej będziemy rozmawiać jeszcze o pozytywach, o pozytywnych rzeczach, o tym, co robimy jako Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, co miało miejsce wczoraj, w zeszłym tygodniu.